Szczęść Boże, Agnieszka Kowalek. Witam Państwa w Wielki Piątek i zapraszam na informacje dnia. Nie można umywać rąk od Polski, nie można umywać serc i umysłów od świetlanej postaci świętego Jana Pawła Wielkiego, mówił metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Podczas kazania wygłoszonego przy stacji Piłata w Kalwarii Zebrzydowskiej, metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, Wskazywał, że w dziejach świata wielokrotnie konieczna była obrona obiektywnych wartości. Częstokroć wobec najrozmaitszych nacisków i presji, jakie wtedy się pojawiają, w obliczu różnych ulic i zagranic, ci, którzy z racji pełnionych przez siebie w społeczeństwie ról i urzędów, są odpowiedzialni za strzeżenie tych wartości, powielają, Postawę Piłata. Uciekają od osobistej odpowiedzialności, a przez to od autentycznej wolności. Mają zazwyczaj na ustach najprzeróżniejsze najprze frazesy o wolności. Okazują się duchowymi karłami. Piłatowa postawa dochodzi dzisiaj do głosu także w Polsce dodał metropolita Krakowski. Niektórym osobom jawi się. Polska, jako coś, co naprawdę nie jest ich, jako coś wstydliwego, a nawet złego, na co należy zanosić skargi do różnych stolic Europy i świata. U nich szukają oni rozwiązań nie tylko własnych kompleksów niższości, ale także załatwiania czysto partyniackich interesów. Niektórzy posuwają się nawet do prostackich pra... kłamstw i oszczerstw pod adresem naszego kraju. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski odniósł się do świętego Jana Pawła II, który był dla Polaków niekwestionowanym autorytetem i napawał dumą, a który jest atakowany po to, by zohydzić jego dobre imię w naszych sercach i sumieniach. Nie da się zbudować pojednanego wewnętrznie sobą. Polskiego narodu na fundamencie nieustannych kłamstw, pomówień i uników. A znaczy to także, za wszelką cenę trzeba unikać piłatowych gestów. Nie można umywać rąk od Polski naszej ojczyzny. Nie można umywać serc i umysłów odświetlanej postaci świętego Jana Pawła II Wielkiego. Po drodze krzyżowej w Kalwarii Zebrzydowskiej wierni przeszli na wzgórze ukrzyżowania, gdzie sprawowana była liturgia Wielkiego Piątku. Wielki Piątek to szczególny dzień. Towarzyszymy Jezusowi w jego męce. To jedyny dzień w roku, kiedy nie sprawuje się mszy świętej. Wielki Piątek przypomina nam o miłości Pana Jezusa miłości, która jest gotowa na największą ofiarę. Warto w tym dniu choć na chwilę zatrzymać się, by móc w skupieniu i ciszy spędzić czas na adoracji Krzyża. I od Wielkiego Piątku, właśnie od adoracji Krzyża, aż do Wigilii Paschalnej ilekroć przechodzić będziemy przed Krzyżem powinniśmy przyklęknąć, tak jak przed Najświętszym Sakramentem. Oddajemy cześć Krzyżowi Świętemu, na którym się dokonało nasze zbawienie. Zaznacza ksiądz profesor Marek Chmielewski, w tym dniu nie są sprawowane msze święte. Centralnym wydarzeniem jest liturgia Wielkiego Piątku wraz z adoracją Krzyża. Mamy natomiast wieczorem celebrację Wielkiego Piątku, czyli słuchanie Słowa Bożego. Potem szczególnym kulminacyjnym momentem liturgii Słowa jest... Opis Męki Pańskiej, potem jest adoracja Krzyża, a więc nie ma mszy świętej jako takiej, jest celebracja i rozpamiętywanie Męki Pańskiej. Wtedy też w sposób szczególny odprawiamy Drogę Krzyżową, śpiewamy gorzkie żale. I to, co stało się piękną polską tradycją, to właśnie od Wielkiego Piątku, od godziny 15.00. Rozpoczynamy nowennę przed świętem Bożego Miłosierdzia. W wielki piątek obowiązuje post ścisły. Wierni powinni ograniczyć się do spożycia jednego posiłku dosyta i dwóch niepełnych. Tego dnia nie spożywamy również pokarmów mięsnych. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk wystąpił z inicjatywą przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały potwierdzającej w wiążący sposób, że kwestia reparacji odszkodowań od Niemiec za straty poniesione przez Polskę podczas II wojny światowej nie została zamknięta. W czasie II wojny światowej liczba zabitych z rąk Niemców tylko w naszym kraju wyniosła ponad 5 milionów, a co piątym zamordowanym było dziecko poniżej 10 lat. Ponad 2 miliony polskich obywateli zostało uwiezionych do niewolniczej pracy. Prawie 200 tysięcy polskich dzieci zostało odebranych rodzicom celem germanizacji. Łączna wartość strat oszacowana jest na ponad 6 bilionów złotych. Wartość ta i tak nie oddaje ogromu zniszczeń, a jest jedynie skromnym przybliżeniem kosztów, zaznacza wiceminister spraw zagranicznych, Arkadiusz Mularczyk. Wnioskuje do Rady Ministrów o podjęcie uchwały, w której jednoznacznie zostałoby stwierdzone, że strona polska nigdy formalnie czy nieformalnie nie zrzekła się reparacji wojennych od Niemiec i sprawa ta nigdy nie została przedmiotem negocjacji polsko-niemieckich. Uchwała Rady Ministrów rozwiewa wątpliwości o rzekomym zrzeczeniu przez Polskę reparacji już w latach 50. Sprawa reparacji wojennych nigdy nie była przedmiotem decyzji Rady Ministrów również w czasach PRL. Nie było również Także innego aktu prawnego, krajowego lub międzynarodowego. Jeśli uchwała dojdzie do skutku, w jednoznaczny sposób stwierdzi, że Polska nigdy nie zrzekła się reparacji wojennych od Niemiec, usankcjonuje sprawę na forum międzynarodowym i otworzy nowy rozdział w polsko-niemieckich relacjach. Biuro Poszukiwania i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej poinformowało o odnalezieniu kolejnych szczątków ofiar komunistycznego reżimu. Cmentarz rzymskokatolicki przy ulicy Unickiej nazywany jest lubelską łączką. Tam chowano ofiary zmarłe i zamordowane w więzieniu na zamku. Poszukiwania Instytutu Pamięci Narodowej były prowadzone w ramach postępowania Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Jak poinformował IPN, co najmniej dwie z trzech osób miały ślady po egzekucji charakterystyczne dla tzw. metody katyńskiej to strzał w tył głowy. Charakter pochówków wskazuje, że należały one do więźniów zamku. W pierwszej z jam grobowych ujawniono szkielet mężczyzny w układzie anatomicznym, który był ułożony przed nimi powierzchniami ciała ku dołowi. Szczątki dwóch kolejnych ofiar były złożone w foliowych workach i wkopane w głąb grobów. Przy szczątkach ujawniono pojedyncze artefakty, plastikowe guziki oraz medaliki. Poinformował dr Artur Piekarz. Szczątki zostały zabezpieczone i przewiezione do katedry i zakładu medycyny sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zostaną poddane dalszym szczegółowym badaniom, w tym identyfikacji. Rada Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych opublikowała podsumowanie raportów dotyczących ewakuacji w Afganistanie, wnioski wskazują, aby zawsze przygotowywać również najgorsze scenariusze rozwoju konfliktów. Podsumowanie raportów dotyczy wyjścia wojsk USA z Afganistanu, które nastąpiło w sierpniu 2021 roku. Niekontrolowane przejęcie władzy przez talibów miało miejsce w ciągu zaledwie 9 dni, po 20 latach wsparcia Stanów Zjednoczonych to uczy, by zawsze przygotowywać się również na najgorsze scenariusze rozwoju. Teraz tyczy się to m.in. wojny w Ukrainie. Żadna agencja nie przewidywała przejęcia władzy przez Talibów w ciągu 9 dni. Nie przewidywano, że ponad 300 tysięcy Kolonych I wyposażonych afgańskich żołnierzy nie będzie walczyć o swój kraj. Jestem dumny z faktu, że udało nam się bezpiecznie wydostać z Afganistanu ponad 124 tysiące ludzi. Dumny z faktu, że żołnierze amerykańscy byli w stanie przejąć kontrolę nad nieczynnym lotniskiem i uruchomić je w ciągu 48 godzin. Biały Dom skrytykował administrację byłego prezydenta Donalda Trumpa, wskazując, że poprzednie działania były chaotyczne i paraliżujące. Ameryka ma silniejsze potencjały. Podstawy strategiczne jest bardziej zdolna do wspierania Ukrainy i wspierania naszych zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa na całym świecie, a także jako konkurencja z Chinami. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA wskazał, że od czasów zakończenia misji w Afganistanie Ameryka pełni zajmuje się najpilniejszymi wyzwaniami zapewnienia światowego bezpieczeństwa. Kończymy popołudniowe wydanie informacji dnia. Kolejne o godzinie 20.00. Zapraszam. Do zobaczenia.